Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dispielima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Dying Light. Jest ze mną oczywiście Family Gra i tutaj w dole jest, patrzcie jaki brzydki się zrobił chłop, nie. Dobra, żartuję, tu jest, gdzie trochę jesteś? Trochę się zmienił. Gdzie jesteś? Siemano, na tu jest. Jesteś, Nadim, trochę się zmienił, Family. Także dzień dobry. Siemanko, cześć, witam wszystkich. Jest tu. Chciałem was zrobić wciula, że tu on. Ale nawet ci tam spod pachy nie daje, tak. Chociaż trochę ci dymi spod pachy. Siema, i lecimy dalej. Ty mnie, panie, pilnuj, bo apteczki robię. A, to dzień dobry. Rób. Bo ja, panie, mam 34 apteczki. Ja bym ci mógł dać jeszcze, wiesz, ja jakieś 19. Te. Ja bym ci mógł dać moje. Ile miałeś? 19? U, to tyś dużo ostatnio stracił. Myszkę ustawić standardowo, bo jak zwykle jest, wiecie. Myszka w menu to lata jak szalona tutaj, nie wiadomo dlaczego. Ja, panie, powiem ci tak, nie mam w ogóle, mam apteczki, ale nie mam w ogóle części żadnych, żeby zrobić te apteczki. Okej. Okay. Tak, no dobra, no jak będziesz potrzebował, to ci dam, mam 42. Ruszamy. Ruszamy. Włącz główny przełącznik, ale panie, on jest z tamtą stronę, patrz, ten główny przełącznik, widzisz? I my musimy, panie, jednak chyba sobie wyjść stąd, do tego dużego. Ostatnio... A tu się nie da otworzyć? Poczekaj. Tych wrót którychś? No właśnie, nie dało się. My szliśmy w tamtą stronę, ale tam żeśmy się oddalali znowuż, wiesz, do skrzyni. I my tutaj musimy się jednak, panie, wrócić, tego dużego zabić, mi się wydaje, wiesz? A tu nie będzie jakiegoś przejścia? Nie było właśnie, jak patrzyliśmy, bo my tu zakończyliśmy odcineczek w tym miejscu, nie? Wbił tam na hardko. O, ale mu się głowa spadła. Co na majcioki miała na zewnątrz, na wierzchu? No, dziabągłem ją na pół, jednym ciąg. A widziałeś i te? Widziałem, wszystkim głowy spadają. Dobry jestem. Jesteś najlepszy, dlatego jesteś moim kompanem. A widzisz. Nie da się, panie, ej, tego ale odkręcać. Ale był tłusty, tam się tłuszczuk z niego wylał. Nie da się tego odkręcać. Tutaj się też nie da przejść. No, myślisz, że musimy tego grubaska dziubnąć? W ogóle wydaje mi się, że tego dużego musimy, że tego największego musimy dziubnąć, no. Tego u góry tam, no. Tak, bo tutaj wszystko. To wy też kapie na ryj, jaki widzisz tak przez ten? Przez kropelki niewyraźnie? Tak, czasami, no. Łokropieństwo. Wydaje mi się, panie, że tutaj. Ale dziwnie, że tutaj mogliśmy zejść, nic tu nie było, wiesz. No tu są purchawy, nie? Będą purchawy. No to purchawy by trzeba było z daleka, łukiem na przykład. Znaczy, sorry, nie purchawy, tylko te gluty już. Pujące, nie? Wiesz, o co chodzi? Kolano mu trafiłeś. Widziałeś, jak go przyciąłem? I was adventure, like widziałeś, you. Jak go przyciąłem? Po długości, nie? Zabiłem purchawa. No ja też tak pierwszego tak ubiłem. Purchawę zabiłem pierwszą, panie. A może tylko raniłem? No nie ruszaj się, purchawo jedna. Utrzeszone były na strzałat. Gdzie ona jest? A gdzie ona jest? Stała w ramię i żyje? Czemu ona? Jezu, ale ona jest mocna. Cześć. Ale w łepek dostała centralnie, ty dławi się, żyga czymś. Ten miecz to przecina wszystkich na pół, czy jakiś nowy ten wszedł? No, nie wiem, update? Nie update, nie event? Bo cześć? Headshota jej zadałem. Zginęła? I zżygała się i zginęła. Ło, nieźle. Widzisz, bo pokazuje, że na górze, panie, jest ten włącznik. No dobra, no to musimy grubaska jakoś ubić. Ja bym, panie, spróbował wysadzać, może jest coś do wysadzania wokół niego. Jakieś gaśnice, coś. Wiesz, on troszkę mocny jest. Szkoda, że go tu w dół troszkę? Nie można. Szkoda, że go tu w dół nie można ściągnąć, wiesz? Może go damy radę tu w dół ściągnąć. Interes. Nie, no co ty. Jakbyśmy czemu nie? On by tu spadł, a my byśmy na górze byli bezpieczni już on wtedy. Nie spadnie, nie ma szans, że on tu spadł. Jesteś pewny? Na 99% jestem pewien. Mnie bardziej zastanawia, jak my do góry chcemy wrócić. Bo no tu, ja, panie, nie ma nic żółtego, tutaj, ani panie, żadnej takiej. Tędy. A, tędy. Tędy nie? Chodzą mędy. Jo. To się szpędają. Okej. Brawo, panie, i do góry. A nie. Czekaj, bo on jest nad nami jeszcze. A jak ty tam wyszedłeś? No normalnie. Do góry? A, bo ty dużej wyskoczył. Dobra, ja nie od tej strony barierki byłem, wiesz, i mówię, że się nie da wyskoczyć. Gdzieś tam wyskoczył, dobra. I jestem. Tu jest jakiś exit, ale zamknięty.
Aj, spadłem. Kurde. Dwie dziury tam były. Myślałem, że jedna, a tam dwie. Ja doskoczę na drugą stronę? W życiu. Spadłeś? O, doskoczył. Ale ledwo, ledwo, powiem ci. No, nie wyliczone pewnie jest wszystko, wiesz? Ale słyszysz, jak chłop tam trzaska, nie? Słyszę, słyszę. Skoczyłeś? Tak, rozpędziłem się ile mogłem i na shifcie hop. A, ale powiem ale ci, ledwo, że... ledwo łapał, nie? Nie, powiem ci, że to tak trigger jest... Łapie, ale on nie dolatuje do tego, co złapie, wiesz? Bardziej... Patrz, czekaj, może tu coś uda no się właśnie, włączyć. Może tutaj się da coś włączyć. Ale nie, bo to okazuje, że na górze jest. Są jakieś guziczki. No nie, nie, nie ma, nie ma, panie. Włącz główny przełącznik. Wyłączę go. Nie znam nami, panie, ale o, tu doskoczymy? Jak myślisz? Nie. Znaczy możesz próbować, ale obawiam się, że nie. No nie. No właśnie. No nie bardzo. Jak my się tam mamy dostać? Tu. Chodź. Bym chciał stąd wyjść najpierw, ale ja, panie, stąd nie ma wyjścia. Nie, nie wyjdziemy stąd. Ale z dołu nie mam wyjścia, tu gdzie spadłem nie mam wyjścia. No z dołu musisz mieć jakieś wyjście na pewno. Właśnie, nie bardzo, panie. Idę do ciebie spaść. Nie, lepiej nie, bo tu nie ma wyjścia stąd. Panie, nie ma wyjścia stąd. Jest. Gdzie? Nie ma szans, żeby nie było wyjścia, no. No, ale nie ma jak doskoczyć. Chyba, że tu trzeba będzie taki łuk wziąć jakiś typowy. A, o Jezus, jak dziwnie. A wiesz co? A nie da się stąd? Nie, ja już wyszedłem, panie, wiem jak. Chciałem na drugą stronę się przebić od razu. No weź, no da się, wiesz, stąd jak będziemy z barierki skakać. Weź tu sobie wyjść do góry, jeszcze. Weź tu na gzyms teraz na lewo, skocz sobie, podejdź tu. Odwróć się całkiem na lewo. Stój, za daleko już idziesz. O, stój. I teraz odwróć się w lewo. O, i tutaj masz ten gzyms. O, dobra. Mi się wydaje, że tutaj trzeba będzie przez barierkę tam doskoczyć do tamtej rurki, widzisz? Tak, wiem o co chodzi. Ja biorę rozpęd. Dobra, złapał. Kurwa, zajebałem w sufit. To tu z barierki, bro. Padłeś na dół? Tak. Ej, człeku, ty. Głową w sufit uderzył przy podskoku. Dobry jesteś. To skacz tak jak ja, na barierkę sobie skoczy z barierki, wiesz? Bo tak na tym to możesz być... Ale on z barierki nie skoczył od razu na dół? Nie. Skoczył mi normalnie. Jak stanąłem na barierkę i skoczyłem, wiesz? Jak? O tak. I hops. Się zabije, zanim tam doskoczy. Żeś skoczył. Ale wiesz co ci powiem? Że tu nie ma po co iść. To tam nic nie ma dalej? Tylko skrzynia. No to wracaj. Nie chcesz skrzyni? Tu jest lina, bo on tu jest nad nami centralnie, nie? A nie chcesz skrzyni? Trudno. Nie chcę, nie będę się tam męczył, żeby tylko po skrzyni wleść. Ja jestem tutaj, otworzyłem za pierwszym razem skrzynię. Taka trudna, że ledwo przesunąłem i otworzyłem od razu. Ale plany są, panie. Plan diabli nadali. I jakiś czekan na 370 ataku. A to ja mam taki czekan. A nie, mam gorszy, na 240. To ja sobie ten... Nie doskoczę, moja postać cały czas napierdala głową o sufit. A. Dziwnie. Idę stąd w chuj. Dobrze. No to jak tak mówisz, to leć, a ja, panie, już tutaj, bo ja tak muszę. Z tej strony też nie doskoczę, nie? Dobrze, a, to nie Jedi, że kurwa po ścianach można. Ale, panie, ja nie wiem, jak my tu do góry mamy. Ten 10 minut odcinka? Tędy? Dobra, już wiem. No ja wiem, że 10 minut, no, ale teraz panie, tak wyglądają nasze odcinki dla Inklajta. Ty, a czemu on się tego tu nie chce złapać? Na dole się takiego złapał? Nie złapał. Dobra już. Ale nie chciał. Może mu się ześliznęły paluszki. Ty, ja będę go stąd. No, rzucicie kamiorem, będziesz miał. Nie, rzucił i nie trafił. Bo ja, panie, po naszej ostatniej walce z nim, to ja nie mam ani amunicji żadnej, wiesz, do niczego.
Niestety. Dlatego z łuku to raczej tam nie... Raczej nie ustrzelisz go z... Jena. Spoko, siebie też podpaliłem. Płonące strzały! Geniuszu, jak ty to zrobiłeś, te płonące strzały? Gorsze, że się cały czas palę, nie? Ja też właśnie. Wiesz co jest najgorsze? Że ja mam tak, 15 tomahawków. No dobra, to ja go porzucam, panie tomahawkami. A przez tą zbroję to mu się nic nie zadaje, myślisz? A trochę się odbija, no. Twoje może wchodzi, ale moje czekany to się odbijają od niego. Aż jaja. Jak się zabija bossa w Dying Light'cie? Na patencie. Moje to się odbijają, panie wszystkie. Coś mu się dzieje, bo jak go trafię strzałem, to wypuszcza kamień. Wypuszcza kamień, bo ja go nożami rzucam. A, tu u mnie kask nadal ma. Moje noże się odbijają od niego cały czas. O, teraz jest bez kasku. Zdech czy nie? Wygląda jak jeżyk. No trochę. Ciebie widać te strzały wszystkie w nim? Wszystkie, no. Dawaj Marian, jakbym tu spadł na dół, to było fajnie. Takiego dziada. Tu nie spadnie, tu nie podejdzie w ogóle. Dobra, wszystko. Muszę trochę strzał z niego powyciągać. Miałem 40, zostało mi 7. Świecę go lampką. Zrobisz mu kubku światełkiem. Prosto w jajo. Kończyła się latarenka, panie, bo ja nie mam czym go nawet strzelać. Ja jestem, panie, wiesz, wyzuty z jakiejkolwiek amunicji. Ja już zrobiłem z niego takiego jeża. Centralnie w jajca dostaje strzał. Ty i nic. Łeb. Dobra, koniec strzał. Musiał sobie porobić strzały. Dech. No nie gadaj. Albo spadł. Ty, spadł. Ale umarł. Umarł i spadł. Idziesz sobie z niego pozbierać? Czały? Kurde, jak już skoczę później? No trochę jest do tego skakania później, no. Dobra, szybko go. Leć, a ja, panie, skoczę na górę. Ile tu można na górę wskoczyć? Można, dobra. To ja na ciebie czekam, a ty wiesz, a ty tam się baw na dole. Ale strzał w nim jest. Ja pierdzielę. No, żeś panie w niego wyładował, a ja rzucałem tyle gdzieś noży. W niego strzeliłem. Ja rzuciłem w niego 50 noży ponad, nie? Ale wszystkie się chyba zaraz odbijały od niego. Powiem, ile odzyskałem. 16. Nie miałeś tych strzał? 18. Zapalających? Bo nie, nie wiem. Uuu, do Wrocławia nadciąga burza. Właśnie mi moja wysłała. I to taka porządna. No to może ta co u nas była. 29 strzał odzyskałem. No to spoko, to nie mogę dziada przeszukać, czaisz? Poważnie? Może on na górze gdzieś zostawił to. Ty rzuciłeś kamień? Nie. Kamień, panie, poleciał skądś. Aż radę wyjść? Tak na easy powinno być, nie? Idę. Brutal, normalnie brutal, panie, był taki duży, że... Kurwa, spadł, no. Aż tutaj słyszałem na górę. Czyli ja mogę włączać przełącznik, czy chcesz poczekać? Możesz, tylko nie wiem, czy on się załączy beze mnie tam. Sprawdzimy. Ali, jestem w środku. Zaraz przestawię przełącznik. Świetnie. Ale to nie działa, kolego. Nie działa przełącznik. Spróbuj znaleźć główny przełącznik awaryjny. Proszę, pośpiesz się. Panie, nie działa ten przełącznik. Nie wychodź, bo trzeba zejść na dół. No, widzisz? Ja od razu wiedziałem. Bo to na dół, czy to tam? Tak, na dół, całkiem na dół. Całkiem? No to ja jestem całkiem na dole. A nie, gdzieś wyżej. No ciekawe, czy to nie te, co tam były. No pewnie tak, no dobra. Dobra. Ale my jesteśmy ogarnięci. No ale to tak zadanie prowadziło. Najpierw trzeba było tamten włączyć, a teraz ten. No, no wiem, wiem. To nie nasza wina, nie? Jak nie? Mała kulpa, mała kulpa. Mała kulpa, mała kulpa. I ten. Mała kupa, mała kupa. I jeb biczem. Biczuj się. Biegnij.
Jeronimo! Dobra, złapał się. Łap się, Jeroni. A mój się nie złapał, dziad. A, ty to zawsze. Ja dzielę, teraz idę po tym. Już mogę skoczyć? Tak. Na pewno? Tak. Gdzie ty to jesteś? To na tym poziomie? Nie. Czy wyżej? Nie, spuść się w dół, panie. Na tym poziomie, spuść się w dół. No dobra, to spuszczę się. Dobra. Puściłem. A. Halo? Jednak tu. Proszę, postaraj się skończyć jak najszybciej. Chłopie, o co ty prosisz? Są zawodowcy, tu nie ma szybkiej gry. Tu się robi idealnie. Wróć kanałami do Alego. Pamiętasz, którędy to? Do góry, nie? A, tu jest lina, ale tą liną nie. Nie, to tędy co ty, nie? Tu trzeba było wyskoczyć, hops, hops. No i czemu on spada? Czemu spada? No, brawo. Złapałem się, on się spuścił na... Gdzie ty jesteś? Tu? I tu na belkę musisz jak skoczyć. Jak tu do góry myślisz? Belkę. Kurde, to na shifcie, nie? Co to? Woda, panie. Takie bulbulki słyszałem. No bo dużo wody się zalało, wiesz? A nie tam wiem. Się woda leje, tak? No. To poczekaj, to może cię podniesie do góry. No właśnie, zalało się tylko troszkę. Zdecyduj, dużo czy troszkę? No zalało się tyle, że ani nie podniesie, ani nic się nie stało, wiesz? Tak, no dobra. Metr wody się znalało, nie? Mogło się nalać no, więcej. Się leje cały czas. Może się naleje więcej, ale na razie się tylko metr zalało i tak. Więcej niż było, ale mniej niewystarczająco. My tu i tak chyba musimy do góry leźć, nie? Ajo, no. Chyba już myślałem, że nie doskoczę. Ja pierdyle. Wiesz, że to nie trzeba tam przeskakiwać, tylko można było przejść Gzymsem w bok? Wiem, przeszedłem. Mało istotne, ty lepiej pomyśl, jak stąd się wychodzi. To znaczy? No chyba, że dołem bo teraz będzie można wypłynąć. Ja nie widzę tutaj drzwi, ani żadnego wyjścia do góry. Gdzie jesteś? Wróć kanałami, więc powinniśmy wrócić chyba dołem. A może faktycznie teraz się tam coś otworzyło, skoro jak tam już... wróć kanałami, no to chyba wróć kanałami, nie? Ale my żeśmy tutaj, panie, przyszli tędy, nie? Ale mamy wrócić kanałami, nie mamy wrócić tak, jak przyszliśmy. Okej, jeszcze sprawdzę raz tutaj. To masz napisane, wróć kanałami. No to tak, bo tu wejście jest zasypane, no. I to cośmy wchodzili. Chodź. Ja jebutam. Dobra, to nie tędy. Panie, do wody trzeba. Chodź. Jestem w wodzie, ale chyba nie w tej. No, nie w tej, jesteś obok. Do tej, panie, co na zaczynaliśmy rozgrywkę. Ale zakręcili tutaj, ja pierdyle. Nie, to my jesteśmy nieogarnięci. Nie, panie, zakręcili. To jest to samo, co w Jedi'u mi raz zrobili, kurde. 20 minut się głowiłem, kurędy mam iść i się okazało, że musiałem się wrócić prawie na początek i nacisnąć guziczek jeden, nie? Gdzie ty jesteś? Pynę pod spód. Jak pod? Na tędy. Teraz może będzie już wyjście tutaj, wiesz? Powiem ci, panie, my byśmy w takim świecie apokalipsy zombie nie przeżyli, nie ma no, szans. Nie. Byśmy, ja już panie... dawno byłbym zjedzony, wysrany przez tego zombiaka. Tylko byśmy zginęli, no. Znaczy, my byśmy byli takim zombiakiem po prostu, nie? Dobra, nic tu nie ma. A jest teraz jest. To, można. Wcześniej nie można było, nie? Prince. Maestro. Myślisz, że można, że tyle siły człowiek ma? Chodź. No czekaj, kręcę jeszcze. Trzeba burkę otworzyć. Kręcę jeszcze. Udało mi się schować, ale bez licy został na zewnątrz i nie wiem, co się tam dzieje. Ja bym, panie, ty idź. Waliśmy z licego. Idziesz? Idę, tylko sprawdzałem tamtą stronę drugą, wiesz? Ale tam nic nie było. Ja już wyszedłem na zewnątrz. Dobra, już biegnę. Bu. Kabu. O, ja wiesz, że tutaj było bardzo dużo ich, nie? Tak, tylko że tak stąd nie wiem, powiem ci szczerze, jak się wybrać. O, shit, mamy noc. Dawaj rurą do góry. Ale wiesz, że mamy noc? No wiem, widziałem, popatrzył się na zegarek.
Chodź przeczekamy. Chodź panie, bo tutaj są te światełka bezpiecznej strefy. Gdzie on mi skoczył? Ale dziwnie się odbił. No są światełka, ale... A nie, bo ludzie gryzie. Przychodzą. No właśnie, jakoś tak chodzą bezproblemowo, nie? Dawaj, dawaj tu bokiem, tu masz niższy płot. Widzę, widzę, no. Czy woda leje z tej tamy, to myśmy to zepsuli. Panie, musimy być, tam coś kogoś jedzą. Jedli nam kolegę. Gdzie? Tu mamy być? Nie wyjdę, póki nie będzie bezpiecznie. A, no widzisz. Musimy go pozabijać. A czemu ich ultrafiolet nie działa? Może oni sobie... trzy głowy ściąłem jednym ciągnięciem. No tak, wcześniej to nie było możliwe. Ja mówię, ten miecz coś się zmienił. Coś... Ole jazda. Wcześniej tak nie działało, to nie? Ten zbiera, a tu inni gracze czekają na ciebie. No to co będę ten? Trzeba panie pozbierać, bo my tak wszystko stawiamy, a później niczego nie mam. A wykorzystałeś? Kawy, fajek. No kawa i fajki. Jeszcze panie i co jeszcze byś chciał? Apokalipsa! Dobra, chyba jest. Widzę, że grałeś Fallouta, już wiesz co jest cenne. Nie wiem. Kawa i fajki. Zaprowadził mnie tutaj. Kazał mi wejść i zamknąć drzwi na klucz. Teraz jest martwy. Niech matka błogosławi jego duszę. Chodźmy, Ali. Mówiłeś, że musisz jeszcze coś zrobić, nie? Ali McBeal. Niech cię matka smali. Błogosławi, tak. Popilnuję cię, gdy będziesz to robił. Gotów? Tak. Chodźmy. Ready, steady, go. Kończymy, tym lepiej. Co, znowu się zamknął? Jezus. A, jego mam chronić. W nocy. Chroń Alego. Oho, w życiu. Specjalnie chyba pani noc była, wiesz? Mi się wydaje. Wiesz, kamuflaż. Nie mogę, boś ty się skamuflował. A, z tego samego się skamufluj. A to no, tak chyba będzie działał. Do jednego ataku jest, nie? Nie wiem, bo teraz mogę... Ja miałem jakieś perki wbity, że mogę chyba atakować albo biegać. Kamuflażu? Kamuflażem, no. Już nie pamiętam teraz. Widzisz jakichś sztywnych? Nie, ale coś słyszę. Deszcz pada, a chłop włącza. Panie, deszcz leje, a chłop to dotyka. Leci. Słyszysz? Słyszę. Przed nami. Chodźcie! Chodźcie mi was tu potrzeba. A nie ma już tego świętego? Czego świętego? Panie, bronisz czy nie bronisz? Za tobą, za tobą. Oni mają maski. Ten na luzie. Prawie już. Wiedziałeś, że mają maski? Czy to nie mają maski? Nie. Ale to maski są jakieś żółte, a to... Oni tacy są niewyjściowi. Ale panie, głowy się obcina. Leci elegancko, nie, powiem ci. Kurde, jak maszynka do mielenia, no. Podoba mi się to. No, ale mówię, nie było tak. Na 100%. Jezu, jak gorzej przeciął. Kamufluje się, panie. Ale to ja mam brzydkę, panie. Raz był super kop, teraz super brzydka. Zaraz zobaczymy, czy będzie super kop. Nie mogę ich przeszukać? O, miał hajs. Ten też miał hajs. Skąd to biegnie? To od ciebie, dobra? O, dawaj! Ciach i po głowie. Ten jak leciał, ty! Ten jest jakiś lepszy. On jeszcze żyje, nie? Weź się skamufluj, to nie będą biec do nas. Biegnie jeszcze. O! Centralnie na łebek. Ja tam się kamufluję, panie, ty też? Ja też skamuflowałem. To chyba koniec. Chyba koniec. Porozmawiaj z Alim. Ali G. Rozmawiasz? Tak, poczekaj, niech podejdę. Czyli co, zasilanie wróciło na dobre? Na razie działa. Ale błyska. Ale to stary, przedrzewiały i awaryjny sprzęt. Niczego nie mogę obiecać. Niech będzie, ja się zbieram. Idziesz ze mną? Nie. Tu jest bezpiecznie, tak? Tak? Ukręcę się tu. Bezpiecznie tu jest? Tego złomu. Wiesz, no może teraz jak włączył prąd. Jak tylko się odwrócę.
Teraz już jak my wszystkich wybiliśmy, to jest bezpiecznie, a nie. Przyjmujesz nowy strój. Dobra, słuchaj, czekamy do rana, czy... Jest pierwsza w nocy. Widziałem gdzieś chatkę niedaleko, jest, wiesz? No chodźmy do niej, no ja już ją oznaczyłem. Tylko nie wiem, czy my do niej dojdziemy tak dojdziemy. Sobie ona na luzaczku. Jest tutaj, ona już tutaj jest pewnie. To jest tu? No jo. Ale bez sens. Nie wiem, czy do niej dojdziemy. Ale ja bym tu nie zasnął, no, panie, między tymi dwoma generatorami, to musi fajnie, ale... Jakbyś musiał to być zasnął. Pale mózgowe. Co mamy w skrytce? Ty, jest ta kusza. W schowku jest. Kusza kompozytowa. Czekaj, pokaż. Ja bierę. A gdzie? W schowku, przechowalni. A jest, no. Okej, okay. To ja to też bierę. Ale za co ja to wezmę? Za maczetę rolniczą. Tahira, a biorę kuszę. Dobra, ja sobie tarczę jeszcze wezmę jedną. No i tyle, no i fajnie, no. Do schowka można byłoby więcej rzeczy rzucić, nie? Ty, poczekaj. Kwipunek, dobrze, jest. Jeszcze raz, właśnie patrzę, co by tu wrzucić. Katanę sobie zostawiam. Ja wrzucam panie wszystko. Pierpy jakieś. Orientalny tasak, to mi tu nic niepotrzebne, to wolałbym sprzedać. Ja wrzucam, ale ja sobie to jeszcze ten, później tam przy sklepie też będą rzeczy, wiesz. Na razie mam 50 tysięcy, ja mam 60 tysięcy nawet, to mi panie wiesz. Bardziej zastanawiam, czy mam bełty, wiesz. Kojarzyło mi się, że coś tam miałem tych bełtów do kuszy. Ja ci mogę puścić, jak chcesz jednego. Jakbyś, panie, potrzebował. Garłacz to. Ja sobie na razie łuk zmienię na siekierę znakomitą. Okido. A to nie wyjmę broni? Nie, tutaj nie wyjmiesz. Tu też nie. No i tu też nie, w całej tej strefie nie mogę wyjąć broni, dobra. Szedłeś już na zewnątrz? Sobie okay. Zobaczę. Nie, no już wróciłem. Idziemy spać? A, no tak, okej. Okay. Byłem w ekwipunku, ale okej. Okay. Aha, ja myślałem, że to musisz potwierdzić. Nie, nie musiałem. Byłem w ekwipunku. Pani może samochód przywołać. Ale to chyba stoi jakiś, nie? To może lepiej przywołaj. Ale stoi, widzę, że stoi. Stalowy bełt. Ty, mam, ale tylko 12 mam tych bełtów. Obcy w kraju. Mogę mamy tak wytwarzać? Pomagać miejscowym nadal. Możemy zrobić, panie, żniwa. A żniwa to co? Ciężko. O, jakie mogę bełty robić? Uderzeniowe, ogłuszające, toksyczne. Czaisz? Bierę. Bier. Uderzeniowy, co on robi? To jest. Ja jeszcze kilka zrobię. Ja idę zatroszczyć się o autko. A gdzie jest nasze autko w ogóle? No, przywołałeś? No właśnie nie, ale chcę zobaczyć, czy będzie ten. Albo no tam będzie. Bełtów. Ale tak przywołam, to ja nie wiem, czy my stąd wyjedziemy. Dobra, to ja przywołam. Twoimi umiejętnościami może być ciężko. Przywołałem. No gdzie ono jest? Nie ma panie tego auta. Popatrz na mapie, gdzieś się dobra, pojawiło. Dobra, widzę. Jak będziesz ready, to mów, nie? Nie znasz nas, a mimo to nam pomagasz. Na chwałę matki. Ten się odzywa. Czy dla własnej korzyści? Wiemy, że zrobiłeś co się dało, jeśli chodzi o dopływ wody. Ale odkąd znowu ją mamy, nasi ludzie chorują jeszcze bardziej. Musisz dobra, wrócić. Chodź. Ja nic panie, nie muszę, ja muszę panie. Tutaj pozmieniać. Jesteśmy ci winni przeprosiny. Nam, a my wciąż wątpimy w twoje intencje. Trudno oczekiwać od kogoś, kto nie wie. Nie mam kuszę, czaisz? A to zaraz jak się. A R-ką się zmieniało nic bełty, do dobra. Mam uczciwe zamiary. Mam ciskające, mam ogłuszające, uderzeniowe i stalowe. To żeś ładnie zaszalał. O samochodziku. A otrzymasz błogosławieństwo. A jak żeś tam przeszedł? Drugą stroną, ale nie koło tego jestem. Nie przeskoczy, ty. Jedziesz, Marian? Biegnę. Ale uważaj, jakim... mam kuszę i zombie na rusze. A nalałbyś benzynkę? Czekaj. Dywej wasze. Nalałbyś benzynkę. A ty, kurczę, nie masz swojej? Moją będę marnować? Dywej wachę. To też takie autko nie możemy wziąć, to tu jest po lewej stronie. Do pełna nalałem. Jego jeepka. Jak tu się wstawało, pamiętasz? Tam się trzeba strzałkę chyba nacisnąć, wiesz? Albo W i wtedy jak chcesz, wiesz? W.
No jak chcesz wyjść z samochodu, to musisz S nacisnąć chyba się w dół, jakby schować, nie? Jedziemy pomóc chłopcu? Gdzie on jest? Z radia? No nie wiem. O. Czekaj! Uciekaj, no ja tu jest duży! Nie, widziałem, ale żem uderzył ktoś. Gdzie jesteś? Wysiadaj, panie, bo tutaj są te. Ten dziadek jest, ten dzieciak w autobusie tu jest. Trzymaj się, mały, już idę. Kurwa, nie to. O, zabili mnie. Coś mnie, panie, zabiło. Weźcisz mnie? 25 sekund, chłop panie. Chłop z siekierką był. Gdzie ty jesteś? Leżę. Jena. Ty, zabili mnie. No właśnie coś mnie też strzeliło. Nie mogłem zaatakować. Ja klikałem, żeby atakował, a one mnie dopadły w trzech i... Ożywisz mnie? Tak. Cały czas coś za mną biega, wiesz? Ile masz jeszcze? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Czujesz tą presję? No cały czas, panie, no cały czas. Ty, ziomuś, nagroda, zabójca. Dlaczego nie mogłem? W ogóle naprawię sobie mam katankę. Kurde, ale coś nasz hita, panie, nam strasznie dużo zabierało życie. Nie no, oni mnie w trzech czy czterech zaczęli klepać naraz, wiesz? A. Tu jest ten chłopiec? Nie ma właśnie. To po co my się tu zatrzymaliśmy? No bo tu miał być, mówił, że w autobusie jestem, bo dziadek się na zewnątrz bije. Mówił, że wpadł do dziury. Dzieciak? No mówił cały czas, że wpadł do dziury, a brat coś tam. Nie wiem, tutaj też było, że przy autobusie słyszałem. Może to nie ten. Może jest tu gdzieś dziura przy autobusie. We mnie widzę, jedźmy dalej. Kawał drogi mamy, panie, masakra. Biedne dziecko. Jedzisz? Nie. Próbuję przetrawić, że zostawisz dziecko i pojedziesz sobie. Jo, narga. Niech wącha spaliny. Panie, ty mi mów, w którą stronę, bo ja to wiesz, mapki nie mam. No ja nie wiem, nie patrzę. A, nie patrzysz, okej. No dobrze, jedziesz. Na razie jedź prosto. Tobie też zatrzymało samochód mnie? No. Włączę mapę, to cię też zatrzymuje w miejscu? Tak. Okej. Kurchawa. Prosto, no dobra. Tędy może też trafimy, jedź. Myślisz? Nie myślę, działam instynktownie. I to wiesz, kocie. Tak. Oni to wiedzą, kocie. Jest no pola. Przez pole. No tak właśnie staram się przejechać. Idę przez pola, idę przez las, jadę do bazy, nie pierwszy raz. A nie coś tu czerwonego, dużego. Belzebub, Belzebufo. Siadaj. Nie, bo my jak musimy się tu bić. Dodatkowo jak dalej byś zrobił, to wysiadaj, wiesz? Nie wiem gdzie. Wiesz, że ze mną to zawsze jest fajnie. Musi panie, wartka akcja jej być. Głowy spady. Ty, ta jakaś silniejsza. Cztery cięcia i dopiero łeb spadł. Ten jaki, kurde. Na jej gościa i rękę mu odrębałem. Głowę i dopiero spadł. Ja bang go na pół. Tu ja prawie nie żyję, a ty mi nic nie mówisz. No nie, jakoś panie, nie skupiłem się na twojej śmierci. O, kapka. Nie wiem, czy widziałeś, ale jest życie bossa, Belzebufo. Wiem, że widziałem. Coś z wyższej półki znalazłem, ale nie zdążyłem przeczytać co. O, papieroski, kawka, papieroski. Z wyższej półki, Państw. Papieroski z wyższej półki. Alkohol. Same przydatne rzeczy. No jo. Ja bym go z kuszy z daleka. Walił z kuszy między uszy. Może da radę. Ja mam panie 12 belków. No jest. Ty, ale jego to by trzeba było w plecak, ten odrzutowy. Czekaj, bo ja na razie otwieram sobie ten. Panie, broń mnie, bo ja otwieram skrzynię. Ty, no bo jak mnie tu chłop zaatakował. Ty, padł na bełta. Bo bełt jednym jest bełtem go ubiłem. Bo bełt, panie, jest mocny. Zależy po czym bełt po nocnej imprezie, to jest panie aż rwie. Ty, to strzał to by ognął skądś te. Wirale. Masz je? No ja.
On tam stoi, panie, go widzę. Strzelasz w niego? No. Nie wiem, czy to będzie... A ty sobie nie wziąłeś kuszy? Wziąłem. Ej, ale on ma cały pasek życia tu i... To życie, że tak powiem, nic mu za bardzo nie schodzi od tych bełtów. Chodzi, tylko musi być, panie, bliżej. On, panie, pluje. No bo to jest wielka purchawa. Ale jak szybko tak pluje. Tańczył przed głową. A widziałeś, jak szybko tańczy? Znaczy, jak szybko pluje? Nie da się czegoś wysadzić koło niego? Oczywiście, że źle. Co, nie wybuchło? Jak nie? Teraz dopiero. To on ryja otworzył, widziałeś? Widziałem, panie, ale on jeden zatruwa. Biega jeden. Okropnie zatruwa. No ale co, wjedziesz tam z kataną? Jechałbym, ale są dwa wirale potem, wiesz? Daj mi go na chwilę czymś. Z tobą. Ja mam te wirale mocne. Kryjówkę, panie. Panie, nie mogę tych wirali zabić. Prawie mnie zabili. A, bo broń nieskuteczna, to dlatego im życie nie zabierałem. A, to wszystko jasne. Te boom to ja robię jak coś, nie? Czekaj, bo ja idę do niego. O, panie, nie rób tego boom, bo mnie zgabiło prawie. 19 życia. Mogę ogłuszyć go jeszcze. Mnie prawie zabił tym boom. Ej, a nie strzelaj na razie. Ja chcę zobaczyć. A, nie mogę wchodzić jak ty strzelasz. Chyba, że to... A to przy nim, panie, zabiera obrażenia. Czekaj, nie strzelaj, nie strzelaj. A, jak podchodzimy pod niego, panie, to jest kwas taki, że nie możemy stać obok niego. Strasznie życie spada. To trzeba go z daleka walić. W ogóle nie można pod niego podejść. A ja mam patent, chowam się za dachem. Strzał, chowam się. Strzał, chowam się. I on jak strzela, to strzela w dach, a nie we mnie. Ale bez sensu, że cały czas, kurde. Palił się? Ajo, no, pali się. Co to tak wybuchło? No, jakaś beczka tam była chyba, wiesz? Ja nie mam, panie, bełtów. Jak ty wytwarzałeś bełty? No, w ekwipunku. W ekwipunku, tak mi mów. Kurwa. No, w planach. Tam, gdzie wszystko wytwarzasz. Ale teraz to zrobiłem. Żyjesz? Tak, tak, tak. My się palimy, bo ja jestem w ekwipunku. Dach się pali. Można wytworzyć od razu... Trzeba pojedynczo... Nie, nie możesz. Już po kolei. O, skończyły mi się. Chwilą jakoś nacisnąłem, to jakoś było ten... Jak zmienić bełty, rodzaj bełtów? R. 45 wytworzył. Kurwa, trafił mnie dziadnić. Lecz tarcza blokuje. Ej, tarcza blokuje gluty. No ale to nie możesz atakować, jak masz tarczę. Ale on mnie atakuje teraz na tarczy, a tak no. To... Ja bym się tarcza skoczyła. Szybko ją zniwelował, wiesz? Jezu, to pół życia jeszcze chłop nie ma. No taka trochę żmudna zabawa, no, no ale... Zobacz, idź sobie pod niego podejść, zobaczysz, nie, co dziękuję. Się dzieje, nie? Jeszcze zdechnę. Normalnie w sekundzie życie, wiesz, zaczyna spadać, nie? To tak ostro. W ogóle nawet się z miejsca nie ruszył, nie? Dobry boss, no. Nie ma co. Może nie liczyli na to, że ktoś będzie go dystansowo bił, nie? No ale jak można byłoby go bić inaczej? Na hardcora. Nie, tam się nie da podejść, panie. Weź sobie spróbuj, mówię ci. Nie, nie podziękuję. Zobaczysz, jak to tam... Zjechaliśmy mu literkę F. No wiem, widzę, to jest panie jak boss, kurde, diablo. Zdychaj, gadzie ty. Tak jak boss, diablo.
Ja chyba na drugą stronę. Jaki zrzut, wiesz? Chyba się przydławił coś. A się wystrzelam z bełtów? Gdzie on jest? Nie, ja tam czegoś jeszcze... A jest wybuchowy, będzie boom! Wiem, bo ja to rzuciłem tam. Czy jesteśmy na E? Strzela w ciebie? Nie, w ciebie. Panie, to po prawej stronie jest ta beczuńka, jakbyś chciał ją podejść sobie zebrać na ziemi. Która beczułka? No do wybuchania jest. Gdzie? Na dole. Pod drzwiami, prawej. Po lewej po twojej, filmie, przepraszam. Jak tym się rzuca? Naciskasz po prostu. Strzelasz? No już rzuciłem, teraz idę na swoją pozycję. Zaraz będę strzelał. Ty już podpaliłeś? Nie, czekam. To ty rzuciłeś, ty sobie podpal. Centralnie mu pod nóżki. No cześć, maleńki. Patrz, jak się robi kabum. No, ale to tak mu zabiera, powiem ci, tak średnio. Nic mu nie zabrało. No mówię, tak prawie nic to nie zabiera. W ogóle wydaje, że ja mam, panie, przestrzelam go. Kończymy jego i, panie, będziemy kończyć odcinek. Tak. Z bliska nie ma kto go bić. Faktycznie jest kwas. Mało jest tego, że jest kwas, to on jeszcze dodatkowo cię zatruwa, nie? No jest taki ostry kwas. Ale tych bełtów już poszło. No już też mi mało zostało. To już nie wiem, coś tam jeszcze dorobić mogę, ale... Wiesz, tam jakoś go prądem czy czymś? Wydaje mi się, że w twarz mu trzeba strzelać, wiesz? Nawet jak wystawia te, wiesz? Kurwa, nie mogę, teraz się na mnie uziął. Jak wystawia ten, to można go bić, wtedy mu więcej się, wiesz? Zabiera. Bo ja muszę... Żyga. Muszę sobie wyprodukować, bo ja nie mam, pani, już tych strzał. 15 zostało bełt. Ciekawe, czy toksyczny bełt był ten. Ja nie mogę zrobić nawet więc. Może teraz jak mu ten język wywali, to trzeba do niego strzelać, podbiec. Tak, no. Nie, podbiec i go pociabać. A, w ten sposób mówisz. Ale to nie podbiegniesz chyba, bo on i tak ten kwas, wiesz? Może wtedy nie będzie wytwarzał. I trafił mnie. Ale panie ma życia, no ja nie wiem, po co to tyle dawać głosowi życia? Bo to jest, wiesz, genialny patent na... Dawaj. Na robienie. Miałeś kwas? Nie wiem, za dużo mi nie zadało, więc chyba nie. Z powrotem już zatruwa? Nie, nadal ma język wystawiony. Dobra, już. Dawaj. Ale tu nic nie schodzi praktycznie, nie? Dawaj, teraz mu dużo schodzi. Ale całe życie, panie, mu zeszło. Dobra, padochnął. Nie wybuchnie? Nie wiem. Ula. Ale już teraz nie zatruwał, nie? Mi się wydaje, że on zatruwał przy tym tutaj gdzieś, wiesz? Nie, mi się wydaje, że jak ten język wywalał, to on wtedy nie zatruwał, wiesz? A, okej. Okay. A teraz cały czas wywalał ten język, nie? Elegancji to. Kalowe bełty zbierasz z niego? Wyciągasz z niego bełty, no. No. O, jakaś nagroda z niego wypadła. 10 tysięcy coś było i coś tam jeszcze. Jezu, ale tych bełtów... Nagroda. 250 bełtów. No ja, kurczę, ze 100 bełtów w niego wsadziłem lekko. Bo ja chyba tylko i tak swoje mogę wyciągnąć, nie? A ty swoje?
Chyba tak. No już nie mogę. Ja już więcej też nie mogę, no. Jeszcze go odrąbał. Dobra, panie, pstrykaj mi zdjęcie. Ty, tu był piesek. No wiem, wiem, tutaj też leży biały taki. Chodź, przeszukamy, może coś będzie fajnego jeszcze na szybko. Czy chcesz już kończyć koniecznie? Nie, nie, okej, możemy przeszukać. A tu purchawa w szafie. A, tu trup na pewno jest. Tu flaczki ktoś upuścił, gotował. Kepucz. Jakie koraliki, jak u mojej babci. Widziałeś koraliki w drzwiach? Nie. Mojej babci nie widziałem. Ty, tu są te, no, bez koraliki maski. Koraliki widziałem. Chcesz tą maskę obrzędową? A co, możemy zabrać? Możesz wyjąć, no. Wziąłem, a ty weź sobie drugą. Mam dwie maski. Wziąłeś dwie? Tak. Ja też, to osobno, okej. Okay. Tutaj ktoś okres miał na tapczanie. Nie użył podpasek. No nie, i dobra, dobrze. Możemy kończyć. Dobra. Dobrze, to dziękuję bardzo za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki i suba u mnie i u Family Graj, jak się nazywa kanał mojego kompana. Także dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć, cześć. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Hej.